Dzień dobry internecie. Nazywam się Filip Kowalkowski i mam ogromną przyjemność zaprosić Was na nasz nowy program Backstage. Program o fotografii dla fotografików i nie tylko. Naszym pierwszym gościem będzie autor projektu One Day One Face, Sławek Jędrzejewski. Cześć Sławek. Cześć, witam, witam. Jak się masz? Znakomicie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj do nas przyszedłeś. Chciałem z tobą porozmawiać, słuchaj, o twoim projekcie fotograficznym, o One Day One Face. Projekcie, który ja zauważyłem w internecie i na Facebooku. I od razu zwrócił moją uwagę. I pamiętam, że poznaliśmy się jakieś 2 lata temu i też na ten temat rozmawialiśmy. Powiedz mi, co cię skłoniło, żeby właśnie tak fotografować ludzi? Trudno o tym powiedzieć tak wprost. W każdym razie pamiętam ten wieczór upalny, chociaż wrześniowy w 2010 roku. Mhm. Szukałem czegoś, co mi zatrzyma przy fotografii w sytuacji, kiedy miałem coraz mniej czasu na zajmowanie się swoim ulubionym hobby i przechodziły mi przez głowę różne pomysły, ale szukałem czegoś, co jak myślałem, jeszcze nikt tego nie zrobił. Mhm. I ni stąd, ni zowąd w zasadzie przyszło mi do głowy, że połączę swoją pasję fotografowania ludzi z fotografowaniem ich nie tak jak do tej pory robiłem, poprzez sesje zdjęciowe i temu podobne formy, ale przez podchodzenie do zwykłych ludzi. No właśnie, sorry, że ci przerwę, bo ty masz bardzo charakterystyczny styl. To jest coś, na co ja zwróciłem od razu uwagę. Fotografujesz ludzi w czarno-bieli, tak? I zazwyczaj, znaczy ja widzę, że na tych zdjęciach ludzie są bardzo otwarci. I co w ogóle robisz, że na przykład jesteś w stanie tak otworzyć człowieka? Czy, bo nie wiem, bo nie korzystasz na przykład z dużej ilości sprzętu, tak? Że masz jeden aparat, nie... Najczęściej faktycznie wychodzę z jednym aparatem. Dobrze wpływa na pewno na tę fotografię to, że mam pewien dystans, nie podchodzę zbyt blisko do człowieka, nie onieśmielam go w ten sposób na pewno. Poza tym staram się porozmawiać chwilę, powiedzieć może jakiś głupi żart właśnie, żeby rozluźnić człowieka, tak? To jak rozluźniasz człowieka? Na przykład? No trudno mi w tej chwili przywołać jakiś żart, ale zażartuję sobie coś z siebie, z kogoś delikatnie. I później staram się jak najswobodniej poprowadzić te kilka zdjęć i staram się także podkreślić to, że to nie jest jakieś wielkie halo to zdjęcie, tak? I że nie trzeba się stresować, że trzeba być naturalnym. Mhm. Wywołuje to po prostu, tak? Że przez to delikatne podejście i swobodne bardzo. A czy robisz dużo zdjęć jednej osobie, czy zazwyczaj to jest tak, że nie wiem, zainteresuje cię twarz i okej, mam nie wiem, 10 sekund czy 15 sekund i robię zdjęcie, czy jak to wygląda? Jest przeróżnie. Do przeróżnych ludzi podchodzę i przeróżne sytuacje wychodzą. Najczęściej jest tak, że ci przypadkowi przechodnie jednak nie są skłonni dłużej pozować. Są trochę zdziwieni moim pytaniem, zdziwieni moją prośbą. Nie do końca, czasami są nie na tyle chętni, co nie chcą odmówić moim zdjęciom. I wtedy wiem, że mam dosłownie chwilę, żeby wykorzystać ją na zrobienie zdjęcia i to jest najczęściej najczęściej w ten sposób to się odbywa. Niemniej często także młode osoby, szczególnie młode osoby chętnie pozują do tych zdjęć, wtedy wiem, że mogę wykorzystać sytuację i zrobić tych zdjęć więcej i z różnych ujęć, pod różnym kątem, z różnym wizerunkiem tak naprawdę osoby poprzez inne emocje. A fotografujesz głównie, nie wiem, w Toruniu, czy nie ma to dla ciebie większego znaczenia? Gdzie jestem, tam fotografuję. Jak jadę do innego miasta, do innego kraju, także z aparatem, także pytam ludzi, czy mogę zrobić im zdjęcie i fotografuję wszędzie tak naprawdę.
No właśnie, bo pytam nie bez powodu. Widzę tutaj jedno zdjęcie, na które ja zwróciłem uwagę właśnie w internecie. Strasznie mi się spodobało światło i przede wszystkim światło i kompozycja. I to zdjęcie zrobiłeś chyba za granicą, tak? Tak, w Londynie. W Londynie robiłem bardzo dużo zdjęć, ponieważ w odróżnieniu do Polski tam praktycznie miałem, że tak powiem, 100% skuteczności. Każdy się zgadzał, ludzie są bardziej otwarci niż w Polsce i praktycznie w każdym miejscu, w którym się znalazłem i miałem chwilę, to robiłem zdjęcie. I na przykład tutaj w pociągu usiadłem, naprzeciwko usiadł miły pan. Od razu widziałem, że to jest miły pan, no tak? Trochę dziwnie może to zabrzmiało. Nie, dlaczego? Znaczy widać, że jest facet bardzo otwarty. Nie? Tak, 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 bo to często widzę w spojrzeniu, w ruchach, czy to będzie ktoś, kto się zgodzi na zdjęcie, czy się nie zgodzi. No i tam standardowo się ludzie zgadzali, także tutaj pan Robert, jak pamiętam. A wysyłasz zdjęcia? Nie wiem. Tak, tak. To jest jeden z elementów w zasadzie zachęty, żeby mógł zrobić zdjęcie, bo ktoś wie, że dostanie zdjęcie na pamiątkę, mówię, że wyślę, jak przygotuję na maila i tak to się odbywa. No wiesz, a jest jeszcze jedna rzecz, która mi chodzi po głowie. To jak i gdzie pokazujesz zdjęcia. To znaczy, tak jak mówiłem na samym początku, że ja zobaczyłem twoje fotografie w internecie, na Facebooku. I masz dosyć dużą publiczność i co to, czy to jest dla ciebie, czy to odgrywa dla ciebie jakąś rolę, że czy, nie wiem, czy doceniasz to, czy jesteś w stanie gdyby, nie wiem, docenić to, że docierasz do większej ilości ludzi niż gdybyś musiał, gdyby nie było takiego medium, tak? Gdyby nie było Facebooka na przykład. Nie, no szczerze powiem, że to jest bardzo motywujące, bardzo to doceniam. Widzę, że ludzie oglądają, widzę, że lubią te zdjęcia i to mnie motywuje. To jest bardzo dobry motywator. Wiem, że mam dla kogo robić te zdjęcia. Wiem, że pamięć o mnie nie zginie przez to w zasadzie. Tak trochę do przodu patrzyłem. Także biorąc się za fotografię jako całość, że gdzieś tam moje nazwisko zawsze się może przejawić, nawet jak już mnie nie będzie kiedyś. Ale jako media społecznościowe to jest bardzo, bardzo ważne narzędzie w promowaniu siebie i fotografii w tym przypadku także. Super. A słuchaj, tak się zastanawiam, bo masz jeszcze stronę internetową www.sławekjędrzejewski.com, tak? sjędrzejewski.com. Czy na tej stronie pokazujesz swoje zdjęcia z projektu, czy projekt jest absolutnie jak gdyby oddzielnym bytem twoim? Jest oddzielnym bytem, jest flagowym bytem, jak ty to mówisz, ale nie pokazuję go na stronie, jest tylko link i w zasadzie tylko swoim nazwiskiem gdzieś tam podpisanym widać na stronie, że prowadzę to ja. Nie ma tam żadnych innych rzeczy niż zdjęcia, pojedyncze portrety każdego dnia. A właśnie, słuchaj, czy na przykład ludzie się do ciebie odzywają, ci, którzy widzą, komentują twoje fotografie na Facebooku, czy się odzywają, że na przykład sami chcieliby być sfotografowani przez ciebie, czy coś takiego ma miejsce? Niejednokrotnie się to zdarzyło i w zasadzie wykorzystuję, to jest dla mnie szansa, że wyjdę do kogoś, kto naprawdę chce te zdjęcia, nie będę się stresował i zrobię komuś zdjęcie, będę miał go w projekcie, jakąś nową osobę, ktoś będzie miał zdjęcie na pamiątkę i to jest taka symbioza w tym momencie i z chęcią wyłapuję takie... A to jest świetne, nie? Że można właśnie taką interakcję wyjść z ludźmi. Tak, tak. Bardzo lubię rozmawiać i pracować z ludźmi, dlatego to jest wszystko, co najlepsze dla mnie w tym momencie w fotografii. A opowiedz mi trochę na przykład o tym portrecie tego mężczyzny. Jest kapitalny, kurczę, bardzo, bardzo mi się podoba ta fotografia. Sytuacja wyglądała tak, że ten pan był ze swoją żoną w jednym z dyskontów spożywczych. Od razu zwróciłem na niego uwagę, kapelusz, charakterystyczna uroda. No i wyszedłem ze swoimi zakupami, poczekałem na nich na zewnątrz i się zapytałem, czy mogę zrobić zdjęcie. Okazało się, że ten pan zresztą nie jest Polakiem, jego żona jest Polką. I po chwili zrobiłem to zdjęcie, po chwili namowy, bo
Ja akurat mówiłem po polsku i tam pani tłumaczyła moje intencje, starałem się okazać. Wygląda zupełnie swobodnie na tym zdjęciu. Zresztą to jest absolutnie cechą twojej fotografii, że gdziekolwiek bym nie spojrzał na fotografię, to widzę, że wszyscy są bardzo rozluźnieni, otwarci, jest zdecydowany kontakt wzrokowy i to widać, jest, buduje to relacje, prawda? I to jest fantastyczne. W miarę możliwości, tak się staram. No właśnie. Przepraszam bardzo. Masz takie świetne włosy i nie miałabyś nic przeciwko temu, żebym zrobił tobie zdjęcie. Bym wysłał na maila, byś miała na pamiątkę, a ja bym miał do takiego projektu, że mam projekt, że na każdy dzień w roku robię komuś portretowe zdjęcie i bym miał ciebie na jeden dzień, jeżeli no spoko. Nie, bo super masz taki. Gites, dla mnie gites. I wyślę na maila, byś miała na pamiątkę, a będę miał do projekciku. A możemy to na środku zrobić w zasadzie? Jak rozumiem tło. Gites. No i super, tak filuternie trochę, nie? Tak. Spoko? Dobra. Super, super. I maila zapiszę, to ci wyślę, nie? Kurczę, mam trochę wahania, mam takie średnie doświadczenia. W sensie nie lubię inaczej. Bardzo chciałbym pomóc oczywiście, to nie jest na takiej zasadzie, tylko nie za bardzo lubię używać jakby twarzy po prostu. Chodzi o to, że nawet jak ludzie robią czasem zdjęcia, czy tam gdzieś wejdę w kart, to drażni mnie fakt, że się tam znajdują kogoś w albumie i takie rzeczy. Także kurczę, no nie powiem. Jeżeli masz taki uraz jakiś, no, coś, to nie będę naciskał. Naprawdę, to powodzenia. Spoko, tak. Dobra, dzięki bardzo. A uśmiechu troszkę? No fajnie. Może trochę o sprzęcie. Czy w ogóle sprzęt ma dla ciebie znaczenie, jak fotografujesz? Czy to jest istotna część twojej fotografii, czy możesz robić tak naprawdę czymkolwiek te zdjęcia? Ta odwieczna zagwozdka fotografów i nie tylko fotografów, czy sprzęt ma znaczenie. Dla mnie w tym momencie ma, bowiem przede wszystkim wykorzystuję długoogniskowe obiektywy o niskiej głębi ostrości i dla mnie ma znaczenie to, z jakim sprzętem wychodzę. Niemniej wiem, że każdym tak naprawdę sprzętem mógłbym zrobić jakieś zdjęcie i tylko czekam, aż się nadarzy taka... W zasadzie nadarzy. Aż przyjdzie taka konieczność, że będę musiał zrobić na zdjęcie telefonem komórkowym. Aha, może myślisz o takim projekcie, tak? Nie. Nie chcesz nic zdradzić na razie, nic nie chcesz powiedzieć, że może... Też przechodziło mi przez myśl coś takiego. Niemniej w tym momencie mówię o sytuacji, kiedy mi padnie sprzęt, będę potrzebował tego zdjęcia na one day, one face i będę musiał je zrobić telefonem komórkowym. No tak. Telefonem komórkowym też można, prawda? Można, oczywiście, że więc można. Spoko. Najważniejsze chyba w tym wszystkim jest, nie wiem, światło, tak? I kadr, tak, kompozycje. Tak. A porozmawiajmy może trochę o twoim stylu. Znaczy, trzymasz się bardzo jak gdyby fotografii czarno-białej. Wiele z twoich zdjęć jest plenerowych. A czy, nie wiem, zauważyłeś na przykład, że twój styl się zmienia z biegiem czasu? Czy jesteś w stanie powiedzieć, że aha, to jest już jak gdyby mój stempel, że to, co robię, to wygląda akurat w ten sposób? Oglądając cykl moich zdjęć z tej serii, można zobaczyć, że faktycznie duże zmiany nastąpiły od samego początku. Na pewno w tym momencie jest mniej kontrastu w tych zdjęciach, mniej głębokiej czerni. Staram się je tonować, trochę bardziej unaturalniać niż to miało miejsce na początku. To trochę mogę powiedzieć, że dojrzałem do tej fotografii, jaką teraz reprezentuję. Nie wiem, czy to jest jakiś strasznie charakterystyczny styl, ale na pewno to już w tym momencie jest mój styl, przynajmniej w przypadku fotografii czarno-białej. Mm-hmm. A kadry, czy u ciebie przeważają tak naprawdę chyba pionowe, nie? Czy się mylę? Czy to nie ma większego znaczenia? Jest przeróżnie w zasadzie. Pionowe kadry, jeżeli ukazuję tylko twarz, czasami chcę pokazać także otoczenie. W przypadku... Przykładowo, jak się spotkaliśmy w zajezdni tramwajowej i tam zrobiłem zdjęcie maszyniście, to pokazałem nie maszyniście. Nie wiem, czy kojarzysz. Zaraz, czy to było czasami ta fotografia
tego mężczyzny, co stoi pod tym? Pod, tak. To chyba gdzieś tu jest, tak mi się wydaje. Albo jak nie tu, to na pewno jest, na 100% jest na stronie internetowej. Gdzieś jest. Gdzieś się znajdzie. No. W każdym razie to był mechanik i chciałem go pokazać tym otoczeniem z zajezdni tramwajowej, żeby było widać, kto to jest. Czyli trochę jak gdyby wyszedłeś poza ramy, nie ograniczasz się tutaj. Tak, nie ograniczam się, bo niektórzy fotografują dokładnie te same kadry. Widziałem później z czasem podobne projekty i w tym momencie, znaczy w takich sytuacjach najczęściej widać, że ludzie trzymają się stałej konwencji, nie zmieniają kadru. Z reguły wąskie kadry, ucięte twarze i to tak wygląda. A u mnie jest bardziej różnorodnie. Mm-hmm. Ale przez to też charakterystycznie, nie? Rozpoznawalny właśnie ten styl, o którym mówimy. No widzisz, skoro rozmawiamy o stylu, o fotografii, to mówimy o pewnej jak gdyby kreatywnej dziedzinie, nie? I każdy, kto się zajmuje jakąś kreatywną dziedziną, czy to jest fotografia, muzyka, czy czymkolwiek innym, przychodzi jakieś kryzysy. I czy zdarza ci się, że nie wiem, walczysz sam ze sobą i nie wiem, masz problem złapać ten kadr, albo problem z nawiązać kontakt z kimś? I jeżeli tak, to jak przełamujesz takie momenty? Generalnie nie mam problemu z tym. Z chęcią zawsze łapię za aparat i wychodzę do ludzi. Zdarzają się sytuacje, że wychodzę, mam problem z namówieniem kogoś na to zdjęcie. Czy to z powodu niskiej temperatury, czy szarej aury i w ogóle złego samopoczucia ludzi. Niemniej cały czas dążę do zrobienia tego zdjęcia i póki nie zrobię, dopóty nie wrócę do domu, tak? A planujesz jakieś, nie wiem, kolejne wyjazdy, jakieś odskocznie od Torunia, czy najbardziej jak gdyby tobie znanych okolic? Coś podobnego do Londynu? Czy nie wiem, czy może gdzieś indziej? Myślę, że w niedługim czasie polecę do siostry do Irlandii i tam wypróbuję irlandzką społeczność, że tak powiem. Myślę, że byłem już tam wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem projektu i można powiedzieć, że mentalność ludzi jest podobna, nawet może są bardziej otwarci, także myślę, że sytuacja będzie podobna jak z Londynem, że wrócę z radosnym bagażem portretów. A wiesz mniej więcej, ile osób w ogóle sfotografowałeś? Pewnie to na pewno, to pytanie słyszysz pewnie od każdego. Tak, ale... słyszę często, dlatego mam to pod kontrolą i w tym momencie jest to niemal 1250 osób. No to całkiem sporo, nie? Czyli projekt już trochę trwa. Przeszło 3 lata, 3,5 roku niemalże. To jest fantastyczne właśnie, że tak absolutnie wytrwale idziesz z tym, nie? I że to robisz. To się rzadko się spotyka ludzi, którzy tak wytrwale rzeźbią, robią swoje rzeczy, nie? I rozwijają się. Że tak powiem, to jest właśnie magia Facebooka, to on mnie zmotywował. To ciągle ktoś się odzywał w tej sprawie, ciągle ktoś mówił coś pozytywnego, oglądając to. Ciągle to nowi ludzie, którzy zaglądali tam i to było bardzo motywujące i nie przestałem powiedzmy na 100, 500 czy 1000. A czy są jeszcze jakieś na przykład inne strony społecznościowe, z których byś chciał korzystać albo, nie wiem, korzystasz oprócz Facebooka, czy nie wiem, jakieś fora fotograficzne? Tak naprawdę mam wrażenie, że wszystkie fora fotograficzne w Polsce przymierają. Wszystko się przeniosło na Facebooka, Twittera i coraz mniej ludzi, te wszystkie portale typu PL Foto, Digard, coraz mniejszą publiczność mają. To oglądałem nawet w statystykach, że drastycznie spada oglądalność i używalność tych narzędzi. Tak? Wiesz co, myślę, że powoli będziemy zbliżali się chyba do końca naszej rozmowy i może chciałbym się ciebie spytać, co byś poradził młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią? Bo to jest medium, które jest dosyć wymagające technicznie, prawda? I wielu ludzi, jak gdyby podchodząc do fotografii, nie jest w stanie tego ogarnąć. Więc nie wiem, jaką byś miał radę, żeby rozwijać się i żeby na przykład osiągnąć to co ty? U mnie to wyglądało tak, że czego naprawdę mi brakowało, to porządnego mentora. Wszystkiego nauczyłem się z internetu. Moja rada na pewno jest taka, że nie zrażać się. Sam powiem, że jak kupiłem moją pierwszą lustrzankę, to myślałem, że zdjęcia od razu będą cudowne. Myślę, że to jest bardzo popularne przeświadczenie. Czyli sprzęt nie robi sam zdjęć, prawda? Tak, sprzęt jednak nie robi sam zdjęć, jak się okazuje.
Ale moja rada to nie zrażać się na pewno, robić powoli swoim tempem, rozwijać się w różnych dziedzinach, kolejnych dziedzinach, nie tyle dziedzinach, co działach fotografii, bo sam zaczynałem powiedzmy od krajobrazów, od makrofotografii, to też jest popularne na początku, bo robi duże wrażenie. Kończąc na ludziach, bo to jest temat najtrudniejszy, ale jednocześnie najwdzięczniejszy i najszerszy, bo każdy człowiek jest inny i ciężko na tym poprzestać, jeżeli się już zacznie. To może jeszcze na ostatnie pytanie. Ja bym mógł z tobą rozmawiać tak naprawdę cały dzień. Bardzo dobrze mi się z tobą rozmawia. Czy na przykład planujesz wydać książkę? Bo materiału masz mnóstwo. Nie myślałeś o tym, żeby coś takiego zrobić? Nie myślałem o tym. Nasunąłeś mi dopiero taki pomysł, ale w tym momencie nie myślałem o czymś takim. No, ja bym na pewno z chęcią kupił album z twoimi fotografiami. Bardzo miło z twojej strony, Filip. Dobra. Wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki również. Dzięki uprzejmie. Naszym gościem był Sławomir Jędrzejewski, autor projektu One Day One Face, który możecie zobaczyć na Facebooku. A my zobaczymy się już w następnym odcinku. Dzięki uprzejmie. Hej.